Dzieci i młodzież mogą korzystać już z interaktywnego placu zabaw Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Tak zwane chlapowisko znajduje się za krytą pływalnią. Podczas otwarcia nie brakowało atrakcji dla najmłodszych. Dla dzieci przygotowano darmowe lody ufundowane przez firmę Coral. Zniżki na wejście z kartą nowosądeczanina i największe dmuchane place zabaw w Małopolsce. Dół Złoczyńców, renesansowy zbiornik na wodę lub część XVI-wiecznej sieci wodociągowej. Takich odkryć dokonali archeolodzy pracujący na płycie sądeckiego rynku. Budowle pochodzą najprawdopodobniej z renesansowej przebudowy ratusza. Ostatnie odkrycia są dużą ciekawostką i rzadkością na skalę ogólnopolską. Chciałbym, aby nowosądecka młodzież zobaczyła, co tutaj odkrywamy, ponieważ jest to fantastyczna lekcja historii. Trwają prace remontowe na ulicy Kochanowskiego na odcinku od ulicy Halera do ulicy Nad Łubinką. Zakończono już roboty związane z przełożeniem gazu i rozbiórką starej nawierzchni asfaltowej. Prace powinny się zakończyć jeszcze w tym tygodniu. Trwa remont ulicy Westerplatte. Na razie tylko krótki odcinek, ale pójdziemy dalej. Drogowcy zerwali już stary asfalt i wykonali podbudowę pod nową nawierzchnię. Wszyscy pamiętamy, że ta ulica przypomina szwajcarski ser. Remontowany jest odcinek od ulicy Lwowskiej do Alei Sucharskiego. W planie jest także remont odcinka w kierunku potoku Łubinka. Przekazają umowę gwarantującą modernizację infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Nadzieja. Dziękuję pani prezes za zaproszenie i cieszę się, że mogłem przekazać umowę na dofinansowanie remontu miejsca, które tętni życiem i jest bardzo ważne na mapie Nowego Sącza. W trakcie spotkania podziękowałem również organizatorom zbiórki prowadzonej przez Positive Ways za zebranie kwoty 173 tysięcy złotych. Pozytywne działania. Moje zobowiązanie. Rozpocząłem remont ulicy Broniewskiego. Prowadzone są roboty na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Batalionów Chłopskich. Najważniejsze to 88 nowych miejsc parkingowych, które tutaj powstaną, ponieważ bardzo blisko jest szkoła podstawowa nr 18, ale także przedszkole Jasi Małgosia, przychodnia Antidotum i bardzo duże osiedle. Oczywiście nie zabraknie też bezpiecznych przejść dla pieszych. Nowi przedsiębiorcy dołączają do programu Karty Nowosądeczanina. Oznacza to jeszcze więcej rabatów i ulg dla mieszkańców Nowego Sącza. W ostatnim czasie podpisają umowy z firmami Tisbud, Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy. Dodatkowa działalność tej firmy to prowadzenie mini zoo Hacienda Alpaka. Firma handlowa Ania, Rafał Marczyk, sprzedaż bielizny damskiej i męskiej produkowanej w Polsce. Biuro Maxim, organizator turystyczny od 90 roku. HW Design Mirosław Witowski. Sprzedaż m.in. artykułów biurowych, piśmienniczych, skórzanych portfeli, zapalniczek. Rozpoczął się remont ulicy Wiśniowieckiego, bardzo ważnej arterii w Nowym Sączu. Prace trwają na odcinku od ulicy Królowej Jadwigi do pierwszej brygady. Oprócz nowego asfaltu zostaną wykonane nowe chodniki i bezpieczne przejścia dla pieszych. Dobra zmiana w Nowym Sączu postępuje. To wszystko dla Państwa. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. Przekazałem 8 zestawów ubrań specjalistycznych dla strażaków z OSP Nowy Sącz Biegunice. Komplety składają się z kurtki ciężkiej, lekkiej i spodni. Sprawne działanie służb ratowniczych to niezwykle ważny element systemu bezpieczeństwa. Druhowie, doceniam Waszą pracę.